Rynek w Dębicy nie będzie na razie modernizowany. Dlaczego tak ważna inwestycja, która powinna być wizytówką naszego miasta, nie jest realizowana? Sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej. O konieczności remontowania dębickiego rynku burmistrz Mariusz Szewczyk mówi od 2015 roku. Na razie jest tylko współpraca ze studentami Politechniki Krakowskiej, którzy przedstawiają koncepcję zagospodarowania rynku, a ich pracę można oglądać na kolejnych wystawach pokonkursowych w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. Burmistrz Mariusz Szewczyk podkreśla, że pod koniec roku zostanie wybrany już projekt na zagospodarowanie dębickiego rynku. Jest różnych pomysłów mnóstwo, ale chcemy jeden wybrać i według tego z konserwatorem i z konserwatorem zabytków, jak również z architektami podjąć decyzję o wybraniu jednego i po prostu chcemy zacząć go realizować. Wiadomo, najpierw musi być projekt, pieniądze, później musi być stopniowo realizowana, bo ta inwestycja po prostu nie zostanie zrealizowana w ciągu jednego roku. Rynek powinien być wizytówką miasta, a tak nie jest. Stare fontanny, nieładna muszla koncertowa i kilka ławeczek nie sprawiają, że chętnie się tu przebywa. Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podkreśla, że najważniejsze jest zabezpieczenie funduszy na modernizację dębickiego rynku. Przyjmijmy, że dębicki rynek to taka arena. Arena, która wymaga przebudowy, zmiany koncepcji, ale ona jest na razie areną dyskusji. Mam nadzieję, iż z poziomu dyskusji, koncepcji wejdziemy w czas czynu. To pytanie szczegółowe należy się radnym miasta Dębicy, czy mają pieniądze na to przedsięwzięcie i czy burmistrz widzi to również w swoich przedsięwzięciach. Burmistrz Mariusz Szewczyk podkreśla, że przebudowa rynku jest wpisana w strategię rozwoju na najbliższe lata.